kryptydy, albo inaczej hipotetyczne zwierzęta, czyli takie, które są uznawane za wymarłe, albo wiemy o nich tylko z legend. Dzielą się na lądowe, wodne i powietrzne. Co więcej, wyróżniamy również humanoidalne, tak zwane człekokształtne. Każdy z Was, widzowie, słyszał na pewno o chupacabrze, potworze z Loch Ness, czy też Yeti. Tak, to właśnie są kryptydy. Ja nazywam się Radosław Czajkowski i dzisiaj, w trakcie tego odcinka, porozmawiamy o jednej z nich. Serdecznie zapraszam. Skinwalker to stworzenie zwierzeń rdzennej ludności Ameryki, głównie plemienia Navajo, chodzący po skórze, a w dosłownym tłumaczeniu by means of it, it goes on all fours. Istota, która potrafi przemieniać się w zwierzę lub humanoidalnego potwora. Według miejskich legend, zarówno rdzennej ludności, jak i pozostałych Amerykanów, skinwalkerzy istnieją naprawdę. Skinwalkersi są opisywani jako fizyczno-zwierzęcy, nawet jeśli są w ludzkiej postaci. Podobno są prawie niemożliwi do zabicia, z wyjątkiem kuli lub zanurzonego w białym popiele noża. Niektóre tradycje uważają, że skinwalkers zrodzili się z życzliwego szamana, który nadużywa rodzinnej magii w imię zła. Szaman otrzymuje wtedy mityczne moce zła, które różnią się w zależności od tradycji, ale moc, o której wspominają wszystkie tradycje, to zdolność do przekształcania się w zwierzę lub człowieka, a nawet opętania go. W innych tradycjach osoba, mężczyzna, kobieta lub dziecko staje się skinwalkerem, gdy wykonuje jakiekolwiek głębokie zakorzenienie tabu. Podobne do klątwy Wendigo. Wiele więcej wiadomo na temat rzekomej istoty, ponieważ Navajo niechętnie rozmawiają z osobami z zewnątrz, a także między sobą. Tradycyjne wierzenie zwiastuje, że nawet rozmawianie o nich przynosi nieszczęście lub sprawia, że skinwalkerzy zaczynają się tobą interesować. See that tree right there, that fern, right there? That's a fern, and then there's a bunch of other ferns all around. And then it gets more dense as you go back. But what happens is this creature comes up against this fence, and it jumps this fence. And it was standing, we think, right in this where I'm standing right now. And my friend's inside right now, but I'm getting this footage. And did you just fucking hear that? That was fucking it. Oh. Fuck this, I'm out. Fuck this. Skinwalker posiada wiele paranormalnych umiejętności, takich jak na przykład zamiana w zwierzęcie. Potrafi również zarówno zwierzę, jak i człowieka opętać, gdy ten spojrzy mu w oczy. Uważa się, że skinwalkerzy często przekształcają się w wilka, wronę lub kojota. Oraz niektórzy skinwalkerzy wydają podobno odgłosy przypominające wycie pumy. Obecni skinwalkerzy wkradli się ponownie do popkultury. W przypadku programu skoncentrowanego na horrorze, istota praktycznie demoniczna, która wędruje po okolicy, i jest raczej idealna. Możemy zobaczyć je w The Outsider i serialu dokumentalnym The Secret of Skinwalker Ranch, a nawet pojawiły się w serialu Teen Wolf, Bajce Benten oraz kontrowersyjnie w uniwersum serii Harry Potter. W tym momencie zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czy jest to nam potrzebne. Indiańska pisarka i historyczka Adrienne Kenne wyjaśniła, jak wykorzystanie przez Rowling
podobnych istot w jej serii o Harrym Potterze wpłynęło na rdzennych mieszkańców, którzy wierzyli w Skinwalkera. Co stało się wtedy, gdy Rowling wprowadziła wątek Skinwalkerów do swoich książek? My jako rdzenni mieszkańcy musimy się teraz mierzyć z szeregiem pytań dotyczących wierzeń i tradycji na temat Skinwalkerów, powiedziała Kini. Ale to nie są pytania, które powinny być poruszane przez ludzi z zewnątrz. Jedna z najbardziej znanych historii o Skinwalkerach jest tak zwane Rancho Skinwalker. Opowieść o tym, jakby w USA znajdowała się farma, na której działy się wydarzenia niesamowite, powiązane zarówno ze Skinwalkerami, jak i UFO. Na farmie zakupionej w 1994 roku przez Toma Gormana zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Po pewnym czasie Gormanowie dowiedzieli się, że według indiańskich legend ich rancho leży na przeklętej ścieżce Skinwalkera. Pierwsze zdarzenia niewyjaśnione, jakie zauważyli, dotyczyło zaobserwowania UFO różnej wielkości unoszące się nad ich posiadłością. A następnie 7 krów zmarło lub zniknęło. Jedna została podobno znaleziona z otworem wyciętym w środku lewej gałki. Bydło, które właściciele rancha znaleźli martwe, otaczał dziwny chemiczny zapach. Jedne zwłoki zostały znalezione martwe w kępie drzew. Wyglądało na to, że gałęzie powyżej zostały odcięte. Być może jednak najbardziej przerażające były głosy, które były słyszane podczas spaceru z psami późną nocą. Głosy mówiły podobno w języku, którego właściciel nie był w stanie rozpoznać, a jego psy wpadały w szał, szczekały i pośpiesznie biegły z powrotem do domu. Jednak czy na rancho udało się złapać, schwytać lub chociażby sfotografować Skinwalkera? Entuzjasta UFO i pośrednik w handlu nieruchomościami z Los Angeles, Robert Bigelow, kupił rancho w 1996 roku. Założył na tym terenie nawet National Institute for Discovery Science, czyli Narodowy Instytut Nauki Odkrywczej, i prowadził intensywne badania oraz nadzór. Celem było oszacowanie, czy coś na tym terenie występowało albo występuje nadal. 12 marca 1997 roku biochemik dr Colm Kelleher zauważył dużą humanoidalną postać siedzącą na drzewie. Jak czytamy w książce Hunt for the Skinwalker, stworzenie znajdowało się 20 stóp nad ziemią i około 50 stóp dalej. Kelleher napisał: wielkie stworzenie, które leżało nieruchomo, prawie bez ruchu, na drzewie. Jedyną oznaką obecności bestii było przenikliwe żółte światło nieruchomych oczu, które wpatrywały się nieruchomo prosto w światło latarki. Kelleher strzelił do rzekomego Skinwalkera z karabinu, ale ten uciekł. Pozostawił ślady pazurów i odciski na ziemi. Kelleher opisywał dowody jako znaki ptaka drapieżnego, może odcisku drapieżnika, ale ogromnego. I to, jaki odcisk był głęboki, mogło wskazywać na bardzo ciężkiego stwora. Ostatecznie Bigelow i jego zespół badawczy doświadczyli ponad 100 incydentów, ale nie mogli zebrać dostatecznych dowodów, których publikacja naukowa przyjęłaby z łatwowiernością. Bigelow sprzedał rancho firmie Adamantium Holdings w 2016 roku. Od czasu przejęcia Skinwalker Rancha przez firmę Adamantium wszystkie drogi prowadzące do rancha zostały zablokowane. Jest ono również obecnie mocno zabezpieczone kamerami monitorującymi i ogrodzeniem z drutu kolczastego. Ponadto istnieje kilka znaków, które mają uniemożliwić ludziom zbliżanie się do posesji. Ale najbardziej niepokojące są jednak relacje pracowników firmy. Jeden z pracowników, Thomas Winterton, był jednym z kilku, którzy przypadkowo doświadczyli zapalenia skóry i nudności po pracy na terenie. Niektórzy musieli być hospitalizowani bez jasnej diagnozy medycznej dotyczącej ich stanu zdrowia. Teraz opowiem Wam relację opowiadającą o niektórych niewytłumaczonych wydarzeniach.
Jak donosi Winterton? Jadę ciężarówką przez drogę i kiedy zaczynam się zbliżać, zaczynam się naprawdę bać. To jest takie uczucie, które przejmuje nad tobą kontrolę. Potem słyszę ten głos, tak wyraźny, jakbyśmy ty i ja rozmawiali teraz ze sobą. Ten głos mówi do mnie: przestań, wycofaj się, nie jedź tą drogą. Wychylam się przez okno z włączonym reflektorem i zaczynam szukać. Nic. Mimo tego strasznego doświadczenia, Winterthor poinformował, że w najbliższym czasie nie opuści rancha Skinwalker. Wiesz, to jest tak, jakby to rancho cię wzywało, powiedział. Na takich forach jak Reddit możemy znaleźć wiele historii spotkań ze Skinwalkerami. Doświadczenia te często zdarzają się w rezerwatach rdzennych Amerykaninów i rzekomo zapobiegają im tylko błogosławieństwa z Nahorów. I don't see anything. Go. What the f- Chociaż trudno stwierdzić, czy prawdziwe są te relacje, jednak opisy są prawie zawsze takie same. Czerwononożna bestia z niepokojąco ludzką, choć zepsutą twarzą i pomarańczowo-czerwonymi, świecącymi oczami. Ci, którzy twierdzieli, że widzieli tych Skinwalkerów, powiedzieli również, że są szybcy i piekielnie hałaśliwi. A wy? Co o tym myślicie? Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hasło Skinwalker. Ta seria dobiegła już końca. Dziękuję widzu, że byłeś ze mną. W komentarzach możesz również napisać, o jakich kryptydach chciałbyś, żebym opowiedział w kolejnym odcinku. Możesz również napisać, czy ta forma ci odpowiada. No i zostaw po sobie również łapkę w górę. Albo w dół, jak ci się nie podobało. Pozdrawiam.